Występy artystyczne, wystawy rękodzieła czy badania profilaktyczne to tylko niektóre z rzeczy, które możemy spotkać dzisiaj na parkingu przy Parku Wodnym w Łomży. Punktualnie o godzinie 12 rozpoczął się dzisiaj Dzień Osób z Niepełnosprawnością. Jak to wszystko wygląda? Zobaczcie. Zofiu, a cóż to za nietypowa odsłona? Dzień dobry. Właściwie to kierownik DDS-u mnie poprosił, żeby się przebrać za dzieweczkę. Więc co miałam w domu, to założyłam i jestem dzieweczka. Co ta dzieweczka będzie tutaj robiła? Prawdopodobnie powiedział mi, że zatańczymy walczyka. Będzie piosenka Szła dzieweczka do laseczka i my mamy zatańczyć. Więc słucham się, posłuszna jestem i tańczę. A czy umiem, to nie wiem, sami stwierdzicie. Dlaczego warto jest wspierać osoby z niepełnosprawnością? No bo warto, bo oni w sobie mają tyle miłości, tyle tego wszystkiego i oni chcą się dzielić, czego się nauczyli, co zdobyli, że nawet ci, co nie są niepełnosprawni, powinni mieć taki bodziec, żeby też coś robić. Karol, sam wiesz z WF-u, że gdzie coś się dzieje fajnego, to my jesteśmy. Moje dzieciaki z Zumbyki, z Katolika, dzieci z Elit, więc na nas zawsze można liczyć. Jak ci się tutaj podoba? Podobało się. Jest bardzo fajnie. Dlaczego? Bo są różne występy i koncerty. Dlaczego twoim zdaniem warto jest wspierać osoby z niepełnosprawnością? Bo też są takimi samymi ludźmi jak wszyscy. Jak ci się tutaj podoba? Fajnie. Uważasz, że warto jest organizować takie dni jak dzisiaj? Tak. Dlaczego? Bo ja tak lubię. Dlaczego warto jest organizować takie dni jak dzisiaj? Dlaczego? Bo myślę, że każda taka inicjatywa to po prostu też pozytywne emocje, takie no, wartości przekazuje, żeby odnośnie niepełnosprawnych, że też oni chcą przychodzić do ludzi, także bardzo fajna inicjatywa i tyle. No. Jak najbardziej. Czy po programie z Miśkiem Koterskim zaczepiali cię ludzie na ulicy? Powiem ci, że do tej pory. Cały czas? Tak. Ja już po... To jest już rok po, a ja do tej pory, jak gdzieś wychodzę, nawet tydzień temu, to widzieliśmy cię w programie. W takim razie bardzo ci dziękuję, bo pokazujesz, jak po prostu cieszyć się życiem. Tak, tak. No i myślę, że tak powinno być, nie? No. Także jak najbardziej do przodu, nie?